nawet bardzo wiecznie, ale jest naprawdę pięknie. Miałem wrażenie, że się przewrócę i tam spadnę. Masakra. Od strony zachodniej, mam nadzieję, że wiatr mnie dzisiaj nie przewróci, fantastycznym dive'em schodzić ze względu na wiatr z tej strony, tak żeby pójść po grani. I tutaj przyziemić przynajmniej gdzieś, gdzie jest na to realna szansa, na przykład tu. Tak jest, to było dobre lądowanie. Dron się zsunął, ale nie szkodzi. Słuchajcie, ostatnio robiłem taką sesję, którą zresztą opublikowałem na YouTubie. To była taka typowa jesienna sesja, gdzie lataliśmy zarówno FPV, jak i R3S. I z daleka widziałem, gdzie są najfajniejsze kolory i który masyw warto odwiedzić, zastanawiałem się. Właśnie teraz idziemy, to jest kolejna sesja. Dzisiaj pogoda jest bardziej wymagająca, bo jest więcej chmurek. Zdarzają się przejaśnienia, mamy 2 godziny do zachodu słońca, więc nie ma szału pod względem idealnych warunków, ale może trafimy na przejaśnienie. Na pewno przychodzi dużo chmur, na pewno jest trochę wietrznie i na pewno miejscówka jest mega wymagająca. Tu jest bardzo dużo liści i właściwie ten szlak się zatarł w tej chwili. A tutaj gdzieś była ścieżka w bok. Ciekawe, jak ją teraz znajdę. Ogólnie można się cieszyć bardzo z pogody, bo jest bardzo fajnie, muszę powiedzieć. I pomimo, że już mamy listopad praktycznie i to jutro, to nadal jest naprawdę super. Jestem przy tablicy edukacyjnej. Wchodzić, nie wchodzić. Spoterów nie wpuszczają, między innymi koni i rowerów. Ale my nie mamy dzisiaj ani spotera ze sobą, ani konia, ani roweru. Także jedne przepisy mówią tak, drugie przepisy mówią tak, a człowiek musi się w nich odnaleźć. Zaraz skręcimy w las i nie będzie przepisów. Nie mam pewności, ale jest przecinka. Wygląda na to, że to jest ta ścieżka, której właściwie nie ma. Ale nie ma innej opcji moim zdaniem. Jest tu mega dziko. Muszę przejść trochę niżej. Wydaje mi się, że poszedłem za wysoko. Kurczę, nic tutaj nie widać. Ale mam mniej więcej azymut i to jest ważne. Wiem, że powinniśmy się kierować w tamtą stronę. Tylko teraz pytanie, którędy? Jak to jest tak dziko? Może lekko się cofniemy i dopiero. Ogólnie te skały już tutaj są niedaleko. Ale kurczę, jest wszystko mocno zarośnięte. I ścieżki się zatarły. Damy radę, spokojnie. Już widzę pierwszy masyw. A my mamy podejść troszkę wyżej. W sumie tutaj to jest ze 20 minut podejścia, ale myślę, że warto. Za chwilę będę na miejscu. Mega jesienne klimaty, po prostu taki ogień. Czasami zaskakuje nas tutaj zima bardziej, ale dzisiaj w tych warunkach to zdecydowanie jesień zaskoczyła i liście wszędzie. Bardzo ładny. Dziko jest. Jakby kiedyś te drzewa i krzaki były troszeczkę jakby zostały przetrzebione, to byłoby tutaj super. Dla wielu ludzi to jest mega atrakcja. Na przykład w województwie świętokrzyskim reklamowane są skały, do których jechałem chyba z godzinę specjalnie nadrobiłem. A to były takie malusieńkie skałki. Natomiast te tutaj, one w ogóle nie robią na ludziach wrażenia i są całe pozarastane. Oczywiście są drogi ubezpieczone, ale widać w jakim poszanowaniu, że tutaj suche drzewa i tak dalej. My musimy troszkę obejść i wejdziemy sobie do góry kawałek i to będzie cel naszej wyprawy na dzisiaj. Jest duża szansa, że nam się za chwilę przetrze pogoda i o to chodzi. Jeszcze 2 minuty i będę na miejscu i zdaje się, że chmury nie sięgają do samego horyzontu, że przed zachodem słońca będzie jeszcze ładne światło. Tu przejdziemy sobie znowu niżej i dopiero obejdziemy. Ogólnie nie tak łatwo się tutaj dostać. Niby są ścieżki, ale widać w jakim stanie. Nie ma tutaj typowego szlaku. Przejdziemy sobie tędy i dopiero takim trawersem dookoła. Za to jest bardzo ładnie, dziko. Pięknie. Tędy i do góry. Tak jak teraz. No. Tak to wygląda. Dobra, i mamy cel naszej wędrówki. Teraz tylko wejdę na górę. I to wszystko.
i będzie można polatać. 20 minut kluczenia po lesie, ale udało się. Bardzo fajny klimacik jest, naprawdę. Super. Pięknie jesiennie grają te kolory, jak jeszcze zaświeci chociaż na chwilę światło, słońce, to będzie mega doświadczenie. Dobra, wszystko mamy. Startuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Jest pięknie. Troszeczkę wietrznie teraz, nawet bardzo wietrznie, ale jest naprawdę pięknie. My jesteśmy na tym masywie. Spróbuję polecieć do nas od zachodu. Tak, żeby pokazać trochę tych kolorowych drzew. Super jest masyw, nie? Dobra, to zrobimy sobie nalot. Bardzo spokojny. Od strony zachodniej. Mam nadzieję, że wiatr mnie dzisiaj nie przewróci. Muszę polecieć w tamtą stronę troszkę. Teraz się dźwignę na tyle, na ile akumulator mi pozwoli. Jest przepięknie. Mam 14 V teraz. Widzę linię kolejową. I teraz będziemy fantastycznym dive'em schodzić ze względu na wiatr z tej strony, tak żeby pójść po grani. No to było niesamowite. Ja stoję tu z górą zborów na końcu. Teraz zrobimy sobie, jedzie pociąg chyba w kierunku Warszawy. Teraz zrobimy sobie nawrotkę. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy lot. Już trochę akumulatora mam mało. Ale wygląda to ogniście. Drugi lot zrobię, poczekam chwilę, może wyjdzie nam słońce. Bo chciałbym taki mieć stan, żeby było troszkę tego słońca na ujęciach. Na pewno byłoby ciekawiej. Tu możemy się w takim razie odwrócić. Polecę kawałek w stronę Dziewicy, to jest właśnie ta skała. I zrobimy sobie takie ujęcie jeszcze właśnie od strony Dziewicy. No, te loty robią naprawdę mega wrażenie. Ja jestem niby otrzaskany w tych miejscówkach, ale muszę powiedzieć, że jest to wrażenie niepowtarzalne. Rzadko się spotyka. Jest prawdziwy ogień. Teraz bardzo spokojnie postaram się zejść do lądowania i tutaj przyziemić przynajmniej gdzieś, gdzie jest na to realna szansa, na przykład tu. Tak jest, to było dobre lądowanie. Dron się zsunął, ale nie szkodzi. Teraz mamy najlepsze warunki, one wcale nie są dobre. Wieje, jest zachmurzone niebo, ale wyszło przynajmniej na chwilę słońce. Nie ma tragedii, ale spróbujmy. Nie ma co, trzeba lecieć, bo zaraz będzie ciemno i nic ciekawego nie zrobimy. 15,6 jest rewelacyjnie. Postaram się polecieć bardziej proximity, pomimo że tutaj mamy warunki, ale jest wietrznie. Mam takie wrażenie, że mnie zdmuchnie zaraz z tej skały wiatr. Ale to jest super. Takie piękne klimaty. Nie czuję się niby na ujęciach, że wieje. Tu wieje bardzo mocno.
Polecę tutaj w stronę Dziewicy. Ekstra. Można by poszaleć, ale tak jak mówię, jest bardzo mocny wiatr. Super. Nie chcę nawet wysoko teraz lecieć, nie będę robił dive'ów. Natomiast mam wrażenie, że wychodzi nam trochę słońca. To nie jest takie słońce jak letnie, bardziej jesienne. Zależy mi na ujęciach tego masywu. Bardziej w środku, tak jak teraz. Super, okrążymy sobie jeszcze raz i ze słońcem chciałbym zrobić ujęcia. Jak tak wieje, to mam wrażenie, że się za chwilę przewrócę. To jest takie uczucie dziwne. Przedziwne, naprawdę. Tak jak teraz wystarczy. Tak jak mówię, nie ma super warunków do latania. A tu jeszcze trzeba wylądować. Następnym razem, jak przyjadę, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej pod kątem wiatru. Dobra, teraz widzę mniej więcej, gdzie mogę wylądować. Postaram się wylądować gdzieś tu, za mną, troszkę niżej. Dobra, może być tu. I super poszło, elegancko. Miałem wrażenie, że się przewrócę i tam spadnę. Masakra. Ostro jest. No, odrobineczkę wieje i odrobinę jest teraz chłodnawo, ale cieszę się z tych lotów, bo było mega. Muszę tutaj przyjść, jak byłby ranek słoneczny z mgiełkami, to chyba byłby najciekawszy efekt jeszcze o tej porze roku. Mega miejscówka i fajne loty. Parę zdjęć też zrobiłem. Ogólnie jestem zadowolony. Także wszystko na plus i do przodu. Pozdrowienia, widzimy się w kolejnym odcinku wkrótce. Do zobaczenia. Pa. Chciałem Was przy tej okazji zaprosić też do mojego treningu online, który przeznaczyłem dla osób, które chcą zacząć przygodę z dronem. On właśnie nazywa się Jak zacząć przygodę z dronem. Tam omawiam 5 tych pierwszych kroków. Wybór modelu, Twoją wizję, ścieżkę rozwoju, wszystko, co pozwoli na to, żeby rozwijać się z Twoim modelem drona w tej branży i żeby dron, na którego wylądaliśmy kupę kasy, nie wylądował na półce czy w szufladzie, bo przecież nie na tym to polega, żeby zbierał kurz, ale żeby spełniał nasze wizje, możliwości, oczekiwania i żeby cieszył nas, żebyśmy też mogli wykorzystać pełne jego możliwości. Słuchajcie, pamiętajcie też, że przygotowuję poradnik online dotyczący użytkowania Neo. On powinien być gotowy za mniej więcej 10 dni. Będzie za chwilę uruchomiona już przedsprzedaż. Mam też szereg warsztatów online dotyczących i treningów dotyczących pełnego wykorzystania tych modeli bieżących, na przykład Mini 4 Pro. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzeba sprawdzić linki w opisie i w komentarzu. Mam też szereg darmowych warsztatów, które można wykorzystać. No i pamiętajcie też, że prowadzę grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia. Na bieżąco mamy sesję z oceną prac, mamy motywację i rozwijamy się wspólnie w małym, życzliwym i sprzyjającym gronie. Widzimy się na co dzień. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.